chwilę w TCM. Zdrada, morderstwo i wielkie emocje w ekranizacji szekspirowskiej tragedii Juliusz Cezar. W roli Marka Antoniusza Marlon Brando. Portret gwiazdy Greer Garson. Dziś w portrecie gwiazdy przedstawimy Greer Garson, kobietę, która pokazała, że uroda może iść w parze z dobrocią. Od najmłodszych lat ta irlandzka, zielonooka, rudowłosa dziewczyna roztaczała przyjazną i radosną aurę, która miała ująć serca milionów śledzących jej karierę, rozpoczętą na londyńskiej scenie. Greer Garson przyciągała czołowych brytyjskich artystów takich jak Leo Jen, a także Louisa B. Mayera, który poszedł na jej występ, aby zobaczyć, o co jest tyle szumu. Przekonał się, podpisał z nią kontrakt i zabrał do Hollywood, gdzie przez pierwszy rok siedziała bezczynnie. Jednak opłaciło się. Mayer uważał, iż dotychczasowe propozycje nie były dla niej dość dobre. W końcu zjawił się James Hilton z powieścią Do widzenia, panie Chips. Garson wyjechała do Anglii, by zagrać u boku Roberta Dodata i w ciągu jednej nocy stała się międzynarodową gwiazdą. Ponownie w Hollywood po filmach Remember i W pogoni za mężem zagrała w Kwiatach pokrytych kurzem, gdzie po raz pierwszy wystąpiła z Walterem Pidgeonem, swoim przyszłym wielokrotnym partnerem filmowym, i zapadła w pamięci widzów jako piękna kobieta obdarzona niezwykłą dobrocią. Wszyscy mieli ją zapamiętać za kreację w filmie z 1942 roku Pani Miniver, jednym z najważniejszych obrazów z czasów II wojny światowej. Za tę właśnie rolę otrzymała Oscara i z nowicjuszki stała się gwiazdą, a prasa w samych superlatywach rozpisywała się o najlepszej aktorce roku. Ekranizacja powieści Jamesa Hiltona, Random Harvest, okazała się kolejnym sukcesem dla panny Garson. Zaskoczyła wszystkich, odsłaniając nowe talenty. Okrzyknięta najpopularniejszą aktorką Hollywood, zgodziła się na gościnne występy w innych filmach, takich jak The Youngest Profession. Ale już wkrótce wzięła się ostro do pracy, tym razem nad rolą Madame Curie, porównywanej do jej kreacji w Pani Miniver. Po raz kolejny otrzymała nominację do Oscara. Nominacje pani Garson stały się już niemal tradycją i kolejną dostała za panią Partington, gdzie zagrała ze swym ulubionym partnerem filmowym Walterem Pidgeonem. Ta ciepła i wyrozumiała kobieta zręcznie przedstawiła 7 etapów człowieka, a w jej wykonaniu to trudne zadanie wydało się błahostką. Pani ponownie wybrali ją najpopularniejszą aktorką, która skradła serce Clarka Gable'a w Adventure, jego pierwszym filmie po zwolnieniu z armii. Ze sloganem Gable wrócił i Mago Garson stała się obiektem zazdrości kobiet na całym świecie. Po Julia Misbehaves i That Foresight Woman, gdzie zagrała za Rolem Flynnem i Robertem Youngiem, The Miniver Story, druga część Pani Miniver, okazała się jeszcze większym sukcesem od poprzedniej i zapewniła jej miejsce w sercach amerykańskiej publiczności. Jej powrót jako pani Roosevelt w Sunrise at Campobello u boku Ralpha Bellamy ucieszył jej fanów. Po gwałtownych czasach wojny z przyjemnością obejrzeli film o poświęceniu i dobroci ludzkiej dzięki wspaniałej kreacji Greer Garson. Wersja polska Start International Polska. Tekst Anna Celińska, czytał Mirosław Utta.
6 czerwca 1944 roku. Dzień, który ukształtował przyszłość Europy. Inwazja wybrzeża Normandii to najśmielsza ofensywa, jaką kiedykolwiek podjęto na ziemi, w powietrzu i na morzu. Brutalność walk dorównywała tylko bohaterstwu tych, którzy brali w nich udział. Wielu z nich poświęciło wszystko dla wyzwolenia Europy. Dzień inwazji. 60 lat po wojnie. Kończymy filmem Tylko dla Orłów, a zaraz potem 36 godzin. W sobotę o 21:00 w TCM.